Ludzie, pomocy! Pomocy, ludzie! Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym mam do was pytanie. Zobaczymy, czy odpowiecie mi na nie. I może doradzicie co nieco, ponieważ no niestety jestem w kropce i nie wiem za bardzo, co mam robić. A właściciel się nie zna. No i też za bardzo też ma ciężko, żeby podjąć jakąkolwiek decyzję. Jak wiecie, w poprzednim odcinku był to fajnie. Silnik składa rozebrany. Teraz jest na drugim etapie, czyli po czyszczeniu, myciu i wycenie pierwszej. Skrzynia biegów, kartery. Głowica. To tylko przemyte na razie. Sprzęgło i tego typu sprawy. W czym jest problem? A problem jest taki, że bardzo dużo części jest w tym silniku zniszczonych. Jak i główna część, czyli wał napędowy, jest też zniszczony. Zęby zostały przekoszone, naoszczone. Po prostu tu jest bardzo ostre krawędzie są. Tu może będzie lepiej widać. Widzicie? Pościnane całe zęby. I przez to to wszystko normalnie tak grało. Strasznie. Ogólnie wał też ma luzy już, nie jakieś kolosalne, w ostateczności jakby już tam, kurde, był totalny problem, jeszcze by to założył, jeszcze może by to pojeździło chwilę. No i jest problem ze znalezieniem takiego pasującego. Silnik jest to oznaczenie. HS163ML silnik. Ogólnie do 163ML jest tych wałów od Pierona, ale różnią się. Tamta strona to praktycznie prawie, że w każdym jednym Chińczyku pasuje. Ogólnie problem jest z tą stroną i dokładniej z tym wałkiem. Jest on 12 mm. Ten wałek jest 12 mm, a wszystkie na stronie, dość że są dłuższe, tutaj wypusty i ten frez jest dłuższy, to jeszcze do tego są tutaj wałki tylko 10 mm. No i dość że jest za długie i nie będzie pasować, tutaj zabatkę nie będzie jak dokręcić, to jeszcze jest to dziadostwo na 10 mm Fi, a tu jest na 12 Fi 12. Kurde, i może ktoś z was gdzieś na jakimś sklepie albo gdzieś na jakiejś stronie dostępny taki wał by znalazł, mógłby mi podesłać taką informację, ewentualnie dać linka w opisie pod filmem, ponieważ kurde, to potrzeba na już. Jak znajdziecie na wałek 12 mm, to raczej to wszystko już będzie tutaj pasować. I oczywiście pamiętajcie, że to musi być gładki wałek, nie? Bo są też takie wały, jak to, tylko że nie mają tego tutaj dziadostwa, tego wystawionego. Bo one są na filtr odśrodkowy, a ten silnik jest na filtr siatkowy. Na jakie ja wpadłem pomysły? Mianowicie, kupić wał, ten niby niepasujący, i przebić połówkę. Lecz, no niestety, dwie różne połówki, dwóch różnych producentów, dwie różne masy wirujące, może być bicie, nie? No może być bicie, no nie ukrywajmy, i będzie to za droga sprawa, żeby to komuś oddawać, żeby to przebijał, centrował, więc raczej no odpada to. Teraz przed chwileczką wpadłem na pomysł, może by dorwał gdzieś taką zębatkę, tylko ją jak już nabijecie, to już jej nie ściągnie.
może by ją gdzieś dorwał na stronie internetowej i ewentualnie wymienił, kurde, samą tą zębatkę, bo ten wał już jest, ma luz delikatny, ale w ostateczności by jeszcze chwilę na tym pojeździł. Albo, no nie wiem, możecie mi ewentualnie dać jakieś inne pomysły, czy da się to jakoś inaczej zregenerować, no. Raczej wymienić na nowe. Co tu jeszcze więcej w tym silniku jest zepsute? Tam jak wam pokazywałem, zębatka od rozrządu tak ją zmuciło, że już praktycznie seger spadał z tego. Może by wymienił samą zębatkę, ale no niestety sam wałek jest też wyjechany. Za długo było na tym jeżdżone, jak widzicie. Dobry milimetr jest wytarty. Zęby normalnie, patrzcie na kolor zębatki. Z tej strony fioletowa, a od drugiej strony jak kolor zmieniło, jakie to temperatury musiały być, jak to tarło wszystko. Tutaj mosiężna tulejka jest całkowicie zniszczona. Jest to wałek wałka rozrządu i on też jest niestety zniszczony. W ostateczności jeszcze może by to na tym pochodziło. Chociaż boję się zakładać w ogóle to. Koniki też zniszczone. Wybrane po skosie. Są progi, jak nie wiem co. Kurde, nie wiem, czy zobaczycie, widzicie, jakie progi są. I to wszystko jest starte po skosie tak samo. Jest po skosie pościerane, więc koniki też do wywalenia. Zawór wydechawy. Tutaj gniazdo rozklepane. Reszta jest ok. Zawór sący. Potężnie rozklepany na żyletkę. Już wnet zaczęłoby pękać i mogłoby się kruszyć. Gniazdo troszeczkę w lepszym stanie, ale też rozklepane. Zamki na zaworze sącym jeszcze, a na zaworze wydechowym, to już dosłownie milimetr nawet nie jest, pół milimetra. Wnet by się odpiął zawór. No i niestety przez to, że są gniazda rozklepane, tamte zamki tak samo na sącym już też mają luzy dość duże. No niestety cały komplet do wymiany. Wszystkie uszczelniacze, wszystkie o-ringi, Bendix, to już wam pokazywałem na ostatnim odcinku. To jest zmasakrowane wszystko, wytarte. Ta blaszka to już tutaj na żyletki jest normalnie powycierana. No jeszcze, ja by się uparł, jeszcze by to może założył. Ale ten Bendix jest na granicy wytrzymałości. Co jeszcze? No to takie chyba najbardziej newralgiczne rzeczy zniszczone. Pompa oleju, no niestety nie ukrywajmy, słabo tłoczy, więc do wymiany. Pompa wody. Ogólnie pompa wody, wałek, tutaj jest jeszcze wszystko ok, ale niestety tam te uszczelnienia wołają o pomstę do nieba. Co więcej, no to będzie chyba tyle, no, z takich droższych rzeczy. Jeśli ktoś by z was miał taki silnik na części, ewentualnie miałby te takie uszkodzone części, jakieś koniki, nie koniki, coś w takim stylu, wałek rozrządu, ten konik, wałek rozrządu, wałek do wałka rozrządu, zawory to i tak trzeba będzie kupić nowe i podocierać, ewentualnie taki wał bez luzów, cały silnik. Powiem wam szczerze, no nie wiem za bardzo co mówić. Powiem wam, że pierwszy raz ogólnie, odkąd pamiętam, mam taki problem, że mam problem ogólnie ze złożeniem silnika. Przeważnie było tak, że jak coś nie pasowało, to szukałem do innego modelu i z innego modelu dobierałem części. Ogólnie tutaj całą tą wycenę tych części, wszystkie są poniszczone, co trzeba będzie kupić, jakieś uszczelki, nieuszczelki,
jakieś o-ringi, uszczelniacze, nieuszczelniacze. Ogólnie robiłem tutaj wyceny z różnych modeli silników, z różnych silników, no niekoniecznie z tego 163 ml, bo ja ogólnie mam taki system, że no szukam nie tylko i wyłącznie pod dany silnik, bo ogólnie w tych Chińczykach dużo części jest wspólnych, na to też trzeba zwracać uwagę, lecz no niestety no udało się tutaj znaleźć do sporo części do niego, na przykład tam te koniki na przykład pasują od Lącina chłodzonego powietrzem, pompa oleju też chyba pasuje tak wymiarowo, no dużo części ogólnie jest takich pasujących, ale no niestety z tym wałem jest problem, nie mogę znaleźć wała, żeby tutaj miał te 12 mm, był krótszy i 12 mm, tak jak mówiłem, no ta strona pasuje. Ogólnie jak komuś się taki silnik plącze, miałby jakieś części, może mi ewentualnie napisać, najlepiej na Instagrama lub poprzez Facebooka, co on tam ma. Jest problem z tym wałem, no nie wiem, może uda się komuś z was taki wał znaleźć. Naprawdę siedziałem dość sporo przed tym komputerem, no kurde jakoś, no nie mogę namierzyć, chyba że wie ktoś od jakiego innego silnika to pasuje. Takie najbardziej pasujące, najbardziej podobne do tego, no to wszystkie mają na końcu tutaj wałka wypust na 10 mm. Fi10, a nie Fi12. Kończymy, więc liczę na waszą pomoc. I właściciel tak samo liczy na waszą pomoc. Ja uciekam, idę szukać, może mi się coś uda znaleźć, może coś wymyślę. Może znajdę tą zębatkę samą od rozrządu i coś się wykombinuje. No nie wiem, no trzeba kombinować przy tym silniku. Do następnego. Życzcie mi powodzenia. Na razie, trzymajcie się, hej.